Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szybson i w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że uda nam się porozmawiać z Yetim. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się przeprowadzić konwersację, na której oprzemy, że tak powiem, nasze zdanie. Czy Yeti jest jednak super, czy jednak dalej mamy go nie lubić. No to się wszystko tak naprawdę, mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku okaże. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za to, co robicie pod odcinkami. Ponieważ, uwaga, pod wczorajszym odcinkiem jest 12 tysięcy lajków. Pod poprzednim odcinkiem jest 16 tysięcy lajków. Jeszcze wcześniej jest 9400, wcześniej 13 i no rozwalacie totalnie, więc jeżeli chcecie, żebyśmy się pogodzili z Yetim, to solidna łapka w górę tutaj, kto nie zostawi, ten ewidentnie wolałby tutaj, prawda, wojnę, a kto lubi przyjaźń, niech zostawi łapkę w górę. No a ja dzisiaj jestem przed domem Milki, właśnie do niej przyszedłem, żeby tu z nią porozmawiać o tym, na ten temat. Puk, puk, halo, halo. Nikt mi nie otwiera, więc wchodzę z buta. Dzisiaj ma. Jeszcze głośniej, jeszcze głośniej, wiesz? Ej, nie, 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 to przestań, po prostu ją zostaw w spokoju! Bo rozwaliłaś sobie donicę, no! Musisz ją naprawić. Zobacz, tu masz, musisz naprawić sobie donicę. Mi ją. Nie, no przestań tak robić, zostaw tą Daisy w spokoju! Dobra, dobra, w każdym razie ja przyszedłem dzisiaj tutaj do ciebie z tego powodu, że mam. Musimy coś zrobić. Mhm. Musimy pójść do Yetiego. Ale, znaczy, jakby się umawialiśmy z nim na spotkanie. Ej, właśnie, czekaj, bo na twoim odcinku byliśmy tutaj i on tu się kręcił. I właśnie nie sprawdziłem, czy on w ogóle czegoś nie zostawił u mnie na chacie. Musimy to sprawdzić, musimy to sprawdzić. Sprawdzam! Dobra, wchodzę do środka. Uwaga, robimy tak, wchodzimy, kto pierwszy znajdzie, ten mówi, że coś znalazł. Znalazłam. Co znalazłaś? Ej, to jest sprawiedliwe. Tutaj tabliczkę. Niesprawiedliwe, powiedziałeś, że znalazłeś będę stół. To się no, nie liczy. No po prostu ją widziałam, dobra, to się liczy. No to dlaczego przyszłaś tędy? A, co? No bo ja nie, no, bo dobra. Kurde, jestem po prostu grubiutka i nie zmieścilibyśmy się razem w korytarzu, no. Ale to nie ja to powiedziałem, dlaczego płaczesz? Okej. Okej. Dobra, możemy... Uświadomiłam sobie coś. Co? Możemy. Uświadomiłam sobie po prostu, wiesz, ale... prawdę życiową. No dobra, nieważne. Możemy się spotkać, tak? Tutaj jest jakaś tabliczka. Tak. To nie jest, to jest, patrz, mosz emy. Mosz że emy. Mosz, że po śląsku masz i emy, że Emilki. Mosz emy. Czyli mosz Emilka emy. Ma spotkanie. Ma się spotkać. Mm-hmm. Emilka ma się spotkać. Może. Dobra, no to ja idę, pa. Elo. Środowa. Jak było? Jak było? No, fajnie. Co zgodniliście? Dobra, nieważne. No, takie tam, wiesz, nie takie tam. Nic ważnego. Dobra, słuchaj, idziemy do niego. Trzeba później porozmawiać, bo kurczę... Idziemy, stary, idziemy, ja raz, idę, pa. Czekaj, ale no nie, no nie tak szybko. Ustalić trzeba najpierw. Aha, szczegóły, dobra, konkretnie. Sorry. Po pierwsze, idziemy tam i mówimy mu, dlaczego na przykład dał ci bombę na plecy, dlaczego zostawiał te tabliczki. Tak, chcę to poruszyć. Tak, i dlaczego dokładnie, mi groził, dlaczego ten toster, go. Który chce mnie spalić. Dlaczego to jest TNT w ogóle, wszystko jest musimy mówić. A właśnie, trzeba się go spytać o to TNT w skrzynkach, co ma, no, tak, dokładnie. I jeżeli nam na wszystko nie odpowie, to go nie lubimy. Mhm. A jeżeli nam odpowie, to co? Dobra, dobra. To go? To go nie lubimy. Wiem, w sumie. No tak myślę, że możemy. Jeszcze się zastanowimy. Dobra, nieważne. Nie wiem, zastanowimy się. Chodź, idziemy w tamtą stronę, jeszcze będziemy dyskutować w trakcie. Wie, dobrze, oczywiście że widzowie, masz jeżeli. Pamięć. Jeżeli. Co? Nic. Jaką mam pamięć? Krótkotrwałą. Dobra, to ja sobie już przypomniałem o tym, że musimy jeszcze zajść do altanki. No, no właśnie, moja, o tym mówię. Bo moja pamięć długo trwała i przypomniała sobie o pewnej sytuacji, którą musimy wykonać jeszcze. Więc zapraszam tutaj bardzo serdecznie. O, Bzyku no wyszedł z serwera, aż widzisz, już, on się już przygotował, powiedział, że... Bzyku wyszedł, bo on wiedział, że rykniesz. Nie, on wiedział, że rykniesz, no. Więc uwaga, no ryknij. Przestań, muszę, no nie. Ryknij, ja ściągam no słuchawki, masz rykniesz tak, że miałeś uszy miały mnie zaboleć, a widzowie mają się przestraszyć. Uwaga, dobra. Let's go, no. Altanka. No. Imienia. I ryknij. Muuu! Dobrze, idealne ryknięcie. Mogło ty, być... Ej, proszę, teraz ty ryknij. Ale nie, to jest no mój proszę, odcinek, ja dyktuję warunki. Proszę, ja dyktuję warunki na moim odcinku. Ale proszę, Tościk, Filipku, proszę. No dobra, to pokażę ci, jak się to czyta w takim razie. Ale siądź. No pokaż, uważnie, ja lubię, jak ty mi pokazujesz. Uważnie, uważnie, prawda, słuchaj. Tak, 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 uważnie, zasłuchuję. Altanka, imienia... Tak trzeba robić, tak trzeba ryknąć. Ryknąć trzeba z całej siły, to musi wyjść mocne, ze środka. Mocne, musi, dobrze, to musi rozumiem, to musi grać, zawsze, tak, wyjść musi to ze grać środka, musisz samą sobą grać, rozumiesz? No, no to wybrzmieć. Dobra, chodź, idziemy do tego Yetiego, bo za długo już tu spędzamy czasu, gadamy o głupotach, a trzeba pójść do Yetiego i z nim porozmawiać o rzeczach ważnych i mniej ważnych. Ogólnie to tak, ja mi się nie podoba ten toster, ja bym go rozebrał, tym bardziej, że to jest sporo żelaza, które rozebrał. Może się przydać, no. Damn. O czym ty pomyślałaś?
No, no niczym, no, po prostu okay, trzeba go zebrać. Dobra, dobra. Ale nie chcesz sobie tej grzanki zrobić? Nie, ja jestem już sam z sobą grzanką jestem. Ale jak ja bym zjadł grzankę z dżemem. O, i co, byś weszła? Jak to mówiłaś? Dobrze, że zapomniałem, bo ja jestem tak dobry z polskiego, że ja się nie mylę w takich rzeczach i zapomniałem już, jak ty to przekręciłaś. Tak dobry z polskiego. No dobra, nie wiem. No nie wiem, kurczę, nie przypomnę sobie. Muszę sobie obejrzeć odcinek w takim razie. Dobra, chodź, lecimy do niego. Mam nadzieję, że on tutaj gdzieś będzie. Zrobię. Zresztą był tutaj jeszcze przed chwilą, jak tu byliśmy u ciebie. Kto nie był na odcinku, nie cię zapraszam. Jest, jest tam? Gdzie ty jesteś? A tu jesteś, po drugiej stronie. Już idę. Dobra, ale słuchaj, stabilnie. Nie damy sobie kaszę dmuchać, rozmawiamy z nim i zobaczymy, co się wydarzy. Jak coś, to mam kastet. Muszę spytać też o tą wieżę, dlaczego ona jest taka krzywa. I dlaczego krzywa jest wieża w Wietowicach. Krzywa wieża w Wietowicach, no. Dobra, idziemy do niego, zobacz. O, jest tam na górze. Dobra, uwaga. Chodź, idziemy jestem powoli, ale na poważnie. Poważna mina. Tak, dobrze wyglądam? Nie, chodź. Dobra, żartowałem, wyglądasz dobrze, chodź. Dziękuję. To był taki żart. Dobra, jesteśmy tu. Jak biznesmeni. Let's go. O kurczę, co to było? Ty się w jakiegoś demona zamieniasz, jak trzeba je na odcinek. Siedząc sobie pomidorową. Ty, bo on nas nie słyszy. Zeżygała mi się, czekaj, masz miskę, bo się zeżygała mi. No excuse me. Dobrze, witamy Yeti. Siema, w końcu jesteście, fajnie, że przyszliście, bo chciałem się z wami spotkać. Dobra, nie mydl oczu, nie mydl oczu. Co? Ale czemu mydlić oczu? Na serio chciałem się spotkać. Dobra, musimy porozmawiać bardzo poważnie, ale cześć, musimy porozmawiać. Zrobimy, no właśnie, też tak mi się wydaje, że lepiej się tutaj, prawda. Chodźmy porozmawiać w jakieś miejsce ustronne, bo tutaj się czuję niepewnie. Na przykład na tą krzywą wieżę. Czemu ta wieża jest krzywa? Właśnie, pierwsze pytanie do ciebie mamy. Ale dlaczego na dół? Nie, ja się boję schodzić na dół. Czemu? No bo ty tam nie więziłeś jeszcze z miesiąc temu. Ale nie, to było... A może pójdziemy do tego więzienia? No jasne, już biegnę z radością. Powspominać. Powspominać, dobra, ty, dobra, nie, porozmawiamy, chodźmy porozmawiać. Tu na górze, tu jest idealne dobra, miejsce. Dobra, idę. Tu ja jest. Zestresowana. Siądźmy na kanapę. Dla ciebie braku kanapy. Dobra, to ja postoję. W moim własnym domu. Okej. A co u was? My przyszliśmy zadać ci kilka pytań, bo dowiedzieliśmy się, że ty ponoć jakiś teraz dobry niby jesteś. No jestem ale... dobry. Nie. No tak jak mówię, nie mydl oczu. No serio, ja przepraszam was za to wszystko, co wtedy było. No ale co, teraz tak nagle przepraszasz? Patrzcie, mam nawet prezent. Tutaj kwiatek. O. Tutaj jabłko, tu też jabłko i nawet mam diamencik. Wiesz co, najgorsze jest to, że ona wszystko mi zabrała. Let's go. Ale odda ci. Patrz, ty też masz kwiatek. No dobra. Oh, how cute. No, dobrze, załóżmy, że jestem pozytywnie nastawiony do całej sytuacji. Nie, na serio, no. No dobra, ale to ja mam pytanie takie ważne, bo to jest bardzo ważne pytanie. Po pierwsze, dlaczego Milki miała bombę? Prawda, ja też zadaję to pytanie, to samo właśnie, podpinam się, podpisuję. Czemu miałam bombę? Bo to było przypadkowe, bo po prostu ty znalazłaś tą bombę i ty, no i co, jaką tak bombę? Ona spała sobie normalnie i zaplantowałeś jej pakę na plecy. Zrobiłeś, ale ja przepraszam, bo ja byłem wtedy dziwny, teraz serio się zmieniłem, już taki nie będę. Ale nie zginęłaś przecież. No, mogłam zginąć, miałam bombę na sobie. To było w ostatniej chwili, że tak powiem, rozbrajane. Nie, dobra, to jest pierwsza rzecz, ale kolejna, ale ja zrobiłem taką specjalną bombę, żeby ona właśnie nie wybuchła, ona tak naprawdę i tak by nie wybuchła. Tak, no pokazać ci dziurę, gdzie jest wybuchnięta. Bo... Ale to nie na ciele. Aha, no tak, no dobra. Fajnie, dobra. Załóżmy, że wierzymy. Kolejna rzecz. 3 dni temu miałem tabliczki przed domem, że jak nie wykonam rozkazu, wiesz jakiego rozkazu, to mnie usmażysz w tosterze. Prawda. Jak się do tego odniesiesz? To był taki przyjacielski żarcik, bo mega chciałem... Mega żart, naprawdę, uśmiałem się po pachy. Czytałem i tak. Boki zrywać. Naprawdę, z Emilią jeszcze wczoraj żeśmy się turlali ze śmiechu, naprawdę. Ale wiesz, że tego nie zrobi. Koń by się uśmiał, serio, ja tego żałuję, przepraszam, ale ten toster jest dla ciebie, możesz go sobie wziąć. No mega, naprawdę, super, to nie jestem wystarczająco... Ja już jestem idealny. Jestem idealnie spieczony. Dobra, czyli chodź Emilio na słówko. Nie, posłuchaj chwilę. Idziemy na słówko, tylko jedno słówko. Dobra.
No. Jedno słówko, no. I co, uwierzysz mu? Bo nie powiem wiem, tak, jakieś te tłumaczenie z tą bombą. Tłumaczenie z bombą jest takie, wiesz, tak. No, 2 na 10 coś, bym powiedziała. No tak, coś mi tu, że tak powiem, coś mi tu coś mi tu lekko śmierdzi. Jakąś taką lekką kraksą mi tu śmierdzi. No więc ja bym tutaj, że tak powiem, no nie wiem, tak sceptycznie do tego podszedł, no ale z drugiej strony, no przeprasza niby, nie? Ale ja się boję, że to jest koń trojański, taki... wiesz, że my powiemy git, a on za 2 dni normalnie zapantuje nam wszystkim pakę. Kucha nawet, wiesz, tak wykazuje, cały czas przeprasza, jeszcze prezenciki nam dał. Oddaj mi złote jabłko, tak swoją drogą. Dobra, masz. Ale skąd ty masz diamenty 2? Też? Jakie 2? No bo ja mam bardzo duże sumy z tych jabłek, to jest moje jedzenie. Moje paliwo. Nieźle na bogato jest. Dobra, chodźmy porozmawiać z nim dalej. Halo, halo. Dobrze, teraz ja mogę postać. Może... Nie, Emilia niech postoi. Excuse me! Jedź się zaśmiał, mi się podoba jego humor. Wydaje mi się, że się faktycznie zmienił. Zaczyna nas bawić dokładnie to samo. Dobrze, nie, dobra, chodź, bo oni później widzowie będą pisać, że ci nie ustąpiłem miejsca. Dobrze, nawet w Minecrafcie trzeba, widzisz, no, ciężkie życie. Nie, no możesz usiąść, Tości, ja ci dam. Ja nie mogę, Jezu, ile przyjaźni i miłości. Dobrze, no to w takim razie przechodząc do następnych tematów. Ja chciałbym się spytać, dlaczego tak długo byli więzieni chłopaki w więzieniu i po co w ogóle? Prawda. Aha, i czekaj, jeszcze jedna rzecz. Dlaczego ja zostałem wyrzucony z więzienia? Takim dobrym lekarzem byłem. Wyleczyłem Dave'a, naprawiłem jego rękę i zostałem wykopany na zbity pysk. Po prostu. Zostało mi odebrane wszystko, nad czym pracowałem. Ona to potwierdza, w ogóle jej przy tym nie było, ale ona to potwierdza. Ja to pamiętam, potwierdzam, tak było. To długa historia i tak było, ale ja ich zamknąłem dlatego, bo oni mnie wyzywali, oni mnie bili i no i tak, i dlatego. I zamknąłem ich. I teraz, no ale już się pogodziliśmy z chłopakami. Mhm. Dobra, a teraz mam kolejne pytanie, jeszcze jedno. A serum mnie bili mnie. No dobrze, ja jakby... A ty ich nie? Spoko, mnie też. No ale oni pierwsi. Oni pierwsi. Oni też cię bili? Tak. Widocznie mieli powód. Co się śmiejesz, Zeti? To nie jest zbyt śmieszne. Mega nas to bawi. Dobra, i kolejne pytanie mam jeszcze, bo takie mam pewne podejrzenie, że ty ogólnie to wykorzystałeś nas wszystkich i chciałeś się wybić tylko na YouTube. Bo ty normalnie 50 tysięcy subskrypcji dzisiaj wbijasz prawie i tu mi się to nie dużo podoba. Dużo co nie? Właśnie bardzo, już 45 jest. Ja w ogóle nie wiem, ja słyszałem jakieś nucie, ja nie wiem, dla mnie to są w ogóle jakieś farmazony tu w ogóle. Wolne żarty. Że nutę nagrywasz żarty na 100 koła? No, będzie nuta. Ty znasz się na muzyce w ogóle? Zaśpiewaj co? No, daj próbkę, dawaj próbkę jakąś, no. Płaskotek na płotek poprosił. Jetowice są super, jetowice. No i to brzmi jak jakaś piosenka kościelna. Piosenka. Ale dobra, czyli no dobra, ja wierzę w sukces twój muzyczny, nie? Kiedy płyta? Ej, płyta i każdy na ficie, paliowiczan. No, ja wiadomo. I no tak, oczywiście. I tekst jeszcze wszystkim napiszesz, tak? Nie. Tak też myślałem. Dobra, no to co, ja wyczerpałem temat. Ty masz jakieś pytanie do niego? Nie, ja jeszcze mam jedno pytanie. Okej. Dlaczego masz... Okej, czyli tyle, okej, to lecimy. No aha, też, nie dokończyłaś pytania, bo dobra, bo ona tak buduje grozę po prostu, wiesz? Ale tak, to miało być takie budowanie dobra, napięcia. Dobra, rozumiem. To ja zrobię, tak, ja zrobię podkład, no. Okay. Dlaczego? Piwnicy. Trzymasz. Pełne. Skrzynki TNT. O. To kiedyś, to w ogóle nie ja tam przywiozłem, w sensie, po prostu są, ale jak chcecie, to mogę wam przecież dać. Po prostu są. Ale nie używam ich przecież, ani jedno, nawet jedno nie zostało tknięte. Tak? Czyli, tak. Czyli mówisz, że możemy przejrzeć cały twój dom i poza skrzynkami nigdzie nie znajdziemy TNT, tak? Może tylko w jednym miejscu, ale to na wszelki wypadek, ale poza tym nic wam się nie stanie na pewno. No dobra. No to co, robi się ciemno, przylatują znowu stwory, których nie widzieć nie chcemy. Więc co, no dziękujemy ci za rozmowę, myślę, że możemy... Okej, dobra, okej, nie, ja wracam z powrotem. No przepraszam, mam cię dusić, miałeś szansę naprawić wszystko. Ja się dusi. Nie, mnie to nie obchodzi. Dobra, Emilia, wracamy, z powrotem. Ostrzu, trzeba zrobić, nie, mój, coś tu się stało, no jakaś ta babka odkryła przy okupie chyba. Walnął mi bombę w dziąsło.
normalnie stałem. Ja już chciałem mówić, że możemy. Okej, tak, dobrze. Czyli tu już wszyscy się biją, nikt się z nikim nie lubi, wszyscy się nienawidzą. Okej, ja już mam dosyć. Wracam, ja nie chcę mieć nic wspólnego z tym cyrkiem. Koniec!